No i tak to wygląda. 240 litrów. Zbudowaliśmy tutaj taką wyspę z pleksy ze sztuczną trawką. Żaróweczki, jest rampa, wszystko zrobione. Jest i sam żółw, cześć mały. Złapię ostrość. Wygrodziłem taki mały zielnik, wsadziłem to już trzy roślinki na razie. Musiałem sobie jakoś na razie poradzić z lampą do świateł, żeby mi się rozrastały. To na razie położyłem coś takiego ze starego akwarium, potem będę myślał o czymś innym. Na razie to na czyste. Tu mam, zrobiłem, kupiłem prefiltr. Znaczy to jest generalnie filtr, który podobno podpina się pod brzęczyk i on niby jakoś tam filtruje. Ja sobie to użyłem jako prefiltr, podłączyłem to do zewnętrznego filtra. Tu jest wyjście z filtra, kurczę, strasznie kiepsko łapie ostrość. Tu jest wyjście z filtra. Tam jest jedna grzałeczka do grzania. Nie mam takiej dużej grzałki na tyle litrów wody, więc na razie ratuję się dwiema grzałkami. Tam mam taką jedną, co może być przy żółwiu. A tutaj z tyłu jest taka jedna szklana. No tak to się prezentuje. Całkiem ładnie. Zobaczymy, jak to będzie grało dalej. Jest trochę rybek. I tutaj mój filtr Multicani 800, 5 segmentów. Udało mi się bardzo tanio kupić na OLX-ie. Mam jako prefilt, jest w sumie jest w środku, co on głównie zajmuje się czyszczeniem mechanicznym. Mam trzy, na dole jest w pierwszym pojemniku są gąbki, w tych trzech są, jest ceramika i tu jest jeszcze z zeolitem na samej górze. Plus dodatkowo do cyrkulacji wody mam w środku tego ASAPa 700 Aquela też, który dodatkowo pomaga mi tutaj zachować cyrkulację wody. Tam w środku jest wsadzona bodajże z gąbka taka, chyba chemiczna, z tego co pamiętam, do czyszczenia chemicznego. No i tak to jest, na razie działa, żółw jak widać siatkę wykorzystuje sobie świetnie do wspinaczki, do trzymania się na niej. O, zobaczymy, jak to będzie dalej działać. Dla mnie bomba, naprawdę. Jest pięknie.